Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii. Tym razem będzie to The Walking Dead. Wspominaliście w komentarzach, że z chęcią zobaczylibyście grę podobną do Wilka pośród nas i zdecydowałam się na grę tego samego twórcy, czyli Telltale Game. The Walking Dead jest to gra przygodowa, w której będziemy mogli wpływać na fabułę, dokonując wyborów, zupełnie tak jak w Wilczku. Gra bazuje na serii komiksowej stworzonej przez Roberta Kirkmana pod tytułem Żywe Trupy. Być może mieliście okazję zobaczyć serial pod tym samym tytułem. Akcja rozpocznie się w momencie wybuchu apokalipsy zombie. Poznamy ludzi, którzy będą musieli przetrwać tę apokalipsę. I tak jak w Wilku pośród nas, nasze wybory w pierwszym epizodzie będą miały konsekwencje w kolejnych. A więc bez przeciągania zacznijmy nową przygodę. Wybierzmy sobie nową grę. Jak najbardziej. Tak, gramy, gramy. Wybór stylu wyświetlania. Standardowe, więcej wskazówek i pomocy podczas ważnych wyborów, bądź minimalne, wyłącz wskazówki. Poproszę standardowe. No to w końcu jestem ja. Dla tych z Was, którzy nie widzieli tej gry, po prawej stronie jest zdjęcie naszego głównego bohatera. Jest to Lee Everett. Ale może nie będę zdradzała w tym momencie dalszej fabuły tego wszystkiego. Dowiemy się w trakcie samej rozgrywki. Zaczynamy pierwszy epizod, który jest zatytułowany Nowy Dzień. Gra przystosowuje się do Twoich wyborów. Historia zależy od tego, jak grasz. Dla tych z Was, którzy nie przepadają za grami z zombiakami albo nie przepadają za horrorami, nie przejmujcie się, to nie jest horror, to jest przede wszystkim przygodówka, która opiera się głównie na fabule. I na tych niezliczonych konwersacjach, które będą miały miejsce podczas rozgrywki, tak jak w Wilku. Dlatego też rzadziej będę się odzywała. Dlaczego tak sądzisz? Tak jest, i nasz główny bohater, Lee, który popadł w tarapaty, jest w drodze do więzienia. Jest zamieszane w jakąś sprawę z senatorem. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Fajnie, że możemy się rozejrzeć. You up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? Nie ma ochoty mówić o swojej żonie. I got much choice? Sure don't. Coś wiemy o naszym bohaterze. Był nauczycielem. Could be you just married the wrong woman. Woli przemilczeć tę kwestię. O, trwają zamieszki. Wow, jaki kordon policji, jakaś grubsza sprawa. Niedobrze. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses.
He just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, that that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Właśnie, może faktycznie był niewinny. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their lies. Jakaś aluzja do nas. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Uważaj, uważaj! Ja pierdzielę. Wow. Oh my god. No to się zaczęło. Zombiaki! Zombiaki po nas idą. Lee, wstawaj. Wstawaj. Zombiaki! Otwieraj te oczy. Lee, otwieraj te oczy. O-o. Chyba dorwali policjanta. Słychać było jego rzężenie. Wstawaj! Jakim cudem on przeżył? Nie wiem. Ile krwi. Pić? Myślisz teraz o piciu? Zobacz na swoją nogę. Gdzie jest glina? O nie. Hey, officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Raczej się nie przejmie twoim losem. Officer? That doesn't look good. He wasn't ejected from the car. No rzeczywiście. Wygląda jakby coś go przeciągnęło, ale jakby się sam czołgał. He's not moving. He must have the handcuff keys on. O, to jest dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Jak możemy się stąd wydostać? Zaraz coś tutaj jest. Strzelba. A jak myślisz? Jeszcze nie jarzysz, co się stało? Dobra, wywalamy te drzwi. Raczej szybę. W drzwiach. No dawaj! Kurczę, ile raz jeszcze będzie musiał kopnąć. Jest. Dobra. Przysuńmy się. Wyłaź. Wow! I na dyńkę. Ile krwi. O, niezły kawałek. Spadali. O Jezu! Okej, możemy przesunąć się w przód. Zdradzę wam tylko ta rozmowa, która się odbywała podczas jazdy z policjantem. Nasz główny bohater był w drodze do więzienia. A dlaczego? Jego własna żona go zdradzała. No i Lee wziął sprawę w swoje ręce. Przyłapał ją na gorącym uczynku. Mamy i strzelbę. To już coś. Jak zwykle. It'll be easier to carry with these cuffs off. No na pewno. Nabój do strzelby. Bierz. No dajesz. Jezu. Rana nie wygląda zbyt dobrze. Trochę obawiam się podejść do tego gliniarza. Bo jeżeli został już ugryziony, to sam jest zombiakiem i nas zaatakuje. Officer? Ja bym do niego nie podeszła. Ja bym, bez względu na to, czy jestem w kajdankach, czy nie, spierdzielałabym w drugą stronę przez las. Jak najdalej od tego miejsca. Dobra, podejdź. Jesteś za blisko! Są mi kluczyki. Dobra, podnieś. Musimy się wydostać. I to jak najszybciej. Bo w okolicy gdzieś są zombiaki.
Dajesz li. Ja pierdzielę, co za sierota obrzygana. Podnieś to. Nie. Jesus, myślałam, że się obudzi. No. Już? Boże. Co to ma być? Zamek do sejfu czy kajdanki? Ile razy jeszcze będziesz je otwierał? No, gro, nie zacinaj się. O-o. Jesus! Się przeraziłam! Do tyłu, odwal się, obrzydliwe! Odwal się, obleśniaku! Nie, strzelba, gdzie ona jest? Szybko, bierz, podnoś, załaduj, szybko! Nie! Co za sierota! Nie! Szybciej! Załaduj, szybko przeładuj! Jezu! Leży? Chyba leży. Wow, ale fuks. Jeden nabój. Myślałam, że spudłowałam. O! Zobaczcie, kto na nas patrzy. Help! Go get someone! There's been a shooting! Raczej nikt ci nie pomoże. No, co to za dźwięk? O nie! Mówiłam? Wstawaj! Ruszaj tyłek! Dawaj, sieroto obrzykana! Nie! Koleś, co z tobą? Ja wiem, że jesteś ranny, ale serio? Szybciej! Matko, ile ich tu jest? Jeden plus całej tej sytuacji? Dobrze, że to jest dzień, a nie noc. W nocy byłoby jeszcze gorzej. No, o! Szybciej! Skacz przez płot! Ja nie mogę. Nie! On nie da rady. Ale fuksior w ostatniej chwili. Wow, no to się zaczęło. No, a jak rozwalą ten płot? Dla zombiaka to raczej nic trudnego. Jaki przystojniaczek. Obrzydliwy. Zwabił je wystrzał. Okej, wskazówka dla nas. Nie robić żadnego hałasu. Bo najwidoczniej to je zwabia. Coś się tam pali z tyłu. Hilfe, proszę mi pomóc! Zombiaki grasują! Szybko! Chcą mi wyjeść mózg! Szybko! Ładujemy się? Nieważne, ładujemy się. Otwieraj. Hello! Anybody home? I need a little help. No ładnie. O, możemy wejść. Pchaj się. Błagam, bądź otwarte. Coming in. Don't shoot, okay? No to udało nam się dostać do środka. Yupi! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. O, Jezus, jaka masakra. Ile krwi. No, najwyraźniej tak. Kolorowanka. Czyli w domu są jakieś dzieci. O, ile krwi. Jesus. O, coś pipka. O Jezu! Ty sieroto! Serio, ja zatytułuję ten odcinek Sierota obrzygana. Serio, no i cały jest teraz wymazany w tej krwi. Jakieś takie małe te ślady. Jakaś notatka na lodówce.
co tak pipka, też bym chciała wiedzieć. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Opiekunka do dziecka. O, walkie-talkie. Wiesz, przyda się. Zabieraj. Nie zastanawiaj się. No i co tam jest ciekawego? This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. No niedobrze. Nic tam nie zostawili. There are three new messages. A jest tu coś? Nie. Kurczę, nie ma nic. O, jest woda. Wiesz, napij się. Chciało ci się pić. Znajli moją wspaniałą myślność. Pozwoliłam ci się napić. Dobra, jest tu jeszcze coś ciekawego? Może odbierzmy, bo sekretarka tam pipka. No na pewno. Three new messages. Message one left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Clementina! Thank you so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. No, Klementynka została sama w domu razem z opiekunką. Huh? Hello? You need to be quiet. Mądra. I'm not a monster. Good. Uwierzy? Gdzie ona się schowała? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? Oh. I can see you through the window. Ona jest słodka. No ma buzię jak aniołek. Co? Co? Oh! A, nie, 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 nie. Szybko, kuku, 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 kuku. Ja pierdzielę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, sierota obrzygana, wstawaj. No, 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 no. Kopnij ją, kopnij ją, kopnij, kopnij, kopnij. Ja pierdzielę. Uciekuj. Nie. Ja nie mogę. Pomóż mi, dziewczynko. Otwieraj te drzwi. Ja pierdzielę. Ja nie mogę. Nie, jeszcze. Szybko, szybko. Bierz, 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 bierz ten młotek. Przywal jej! Przywal! Ja nie mogę. Zabij go coś. Jeszcze się rusza? Boże, jakie to obrzydliwa. Nie no, jeszcze musieli zrobić zbliżenia. Okropieństwo. Man. Uratowała nam życie. Hi there. Uciekła? Nie, jest. Did you kill it? Jaka ona odważna, ja nie mogę.
I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah. Jak ona to przeżyła? I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Aww, jaki miły. No, kto w takiej sytuacji zostawiłby dziecko same, prawda? Poszukamy pomocy, zanim się ściemni. Ja wolę nie łazić w nocy, kiedy na zewnątrz zombiaki. Też tak myślę. Więc spadajmy stąd. O, szybko mu zaufała. Nawet bardzo szybko. Dzieci w tym wieku z reguły są raczej nieufne wobec nieznajomych. Ona ma taką słodką buźkę jak aniołek. Dobra, no to ruszamy przed siebie. Czekaj, nie uciekaj, nie zostawiaj mnie samej. Dobra, pchamy się na dół. Złaź. Dobra, gdzie teraz? Może idziemy za małą. Ona chyba wie, dokąd mamy iść. To ona zaopiekuje się nami niż my nią. O! Zombiaki? Nie, ludzie. To dobrze. No, raczej nie. Ładujemy się? Może im pomożemy. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby ją zostawiać. I won't leave you alone. Aww. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah, thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. No, zawstydziła się. You shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. I'm... Jestem... przyznać się? Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Niestety. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? I... Fajnie, że pytają o zdania, a nie z góry traktuje, że tu dziecko i nie ma zdania swojego własnego. O nie, 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 zombiaki. Ja pierdzielę, pchaj, pchaj, pchaj. No dlaczego ten gruby nie pomaga, tylko chowa się za samochodem? Hej! Co za palant? Zero z niego pożytku, no fajnie. No super, dziewczynka musi pomagać. No i co? Szybko, 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 szybko! No, gruby pierwszy się ładuje, chociaż nie pomógł. For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today. Wow. W ostatniej chwili już się bałam, że kolejne starcie z zombiakami. A jeszcze nie otrząsnęłam się po ostatnim spotkaniu. Z Sandrą. Nianią zombiaczką. Jedziemy na farmę. Jakie pole kukurydzy. Dobry motyw na horror. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. Mama? No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Ta, dzięki za nic. It was nice to meet you both. Yeah.
Nie pomagałeś nam. A pierwszy władowałeś się do auta. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Bez Chada? Well, I'm glad you took him with you then. On nam nie pomógł. You've brought a couple guests. Hey, no, cześć. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter, then? To nie moja córka. No, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Ona jest ze mną, zostawcie ją. Yes. O, dzięki. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Fajnie, że chcą nam pomóc. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. O, nie wygląda to zbyt dobrze. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Car accident. That's so. Może lepiej być z nim szczerym. Before the car accident. Dobra, będę szczera. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome. To nie jest moja córka. I didn't catch your name, darling. Clementinka. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. To prawda. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, no, słuchaj syna. Przez takie gadanie masa ludzi może zginąć. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Dzięki. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. Oops. What do we do then? Obetniemy ci nogę. I just have to shoot you. Jeszcze lepiej. Well, Klementynka, jakie oczy. Jak pokiwała głową. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow. Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. No i do stodoły. No ale małą to chociaż mógł wziąć do domu. It smells like... Jak co? Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. Ona jest słodka. I miss my mom and dad. No, biedactwo. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. O nie, co to za melodia? Byle nie zombiaki. Oh,
Przypomniał sobie żonę? Hey, get up. Dobrze, kochani, myślę, że jak na pierwszy odcinek to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowej serii. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, głównie dlatego, że są pewne elementy, które są bardzo zbliżone do Wilka pośród nas. Ja sama nigdy nie miałam okazji zagrać w tę grę i teraz nadarza się taka sytuacja, w której mogę, więc chcę z tego skorzystać. Mam nadzieję, że popieracie ten pomysł i że seria Wam się spodoba i że Was wciągnie. Mnie póki co naprawdę zainteresowała i wydaje mi się, że będzie to naprawdę fajna, interesująca seria. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, i jeszcze tylko na koniec powiem, że planuję umieszczać odcinki we wtorki, w czwartki, tak jak było to z Wilkiem. Mam nadzieję, że mi się to uda i będę dotrzymywała tych terminów. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!